garkiem w ręku. Proszę bardzo. Jest ta druga. Sowa ciotka się pojawia. Przyszła do Maćka na wyżerkę. To spryciula. Chodź, Kicia. Kicia, chodź. Chodź, Kitka. Taka czujna. A tak się skrada, żeby nic jej nie zauważył. Jak przychodzi, to o, wchodzi tędy. Od tyłu. Ma poczucie, że się skrada i nawet nie podejdzie normalnie, tylko tak przez talerzyki, żeby jak najszybciej. Na, Kicia. Zwykle to 1,40 kg whiskasu starczało mi na miesiąc. Ale jak się dołączyła wesoła ciotka, to ja w połowie miesiąca muszę kupować drugą paczkę. Apetyt ma nawet większy od Maćka. Zobaczymy, ile zje. Dzisiaj nie było korpusów z kurczaka. To koty głodne. Nie było, bo była zupa owocowa. Tamte resztę wolnożyjących muszą nadrabiać zupą mleczną ze śniadania. A wesoła ciotka ma rozwiązanie. Lomek, przestań tam się ruszać na tym łóżku, nie płoszę. Musisz się kręcić? Co, kota nie widziałeś? Maciek na dworzu, a wesoła ciotka buszuje w jego pokoju. Czasami nawet przychodzi w nocy, pół do trzeciej na przykład było.
i już po samym odgłosie jedzenia wiem, kto je, czy Maciek, czy wesoła ciotka. Bo Maciek, jak je to od czasu do czasu chrupnie, a ona, jak je to sapie i cały czas tylko trzaska ta karma i zęba. Ona po prostu połyka całe kawały, jeden za drugim. Nie marnuje czasu, żeby jak najszybciej, jak najwięcej się najeść. No widać. Już dno się odsłania. Całym pyskiem bierze. Wesoła ciotka, ty tak wsuwasz, że mi na karmę pieniędzy braknie. Będę musiał wziąć kredyt chyba z banku albo sprzedać nerkę. No już widać coraz bardziej. To jest whisky sterile. Kilo 40 za 15 zł. Prawie. Później nic dziwnego, że jak rano się daje zupę mleczną, to ona nie chce zupy mlecznej za bardzo jeść. Jak ona się naje teraz o 22, jeszcze w nocy tu wparuje raz albo dwa, to na rano jest najedzona. Śpi pod paprotką na dworzu. I co, zostawić Maćkowi coś? Teraz pić się chce. Nie, zmiana pozycji. To już 8 minuta, jak je. Co i nie widać końca, co? Kicia. Ty byś Maćka z torbami puściła. On by z głodu umarł, byś mu wszystko zjadła.
Maciek się zwęża, brzuch łata się poszerza. Przybije. Maciek, to nie ma, że się delektuje. Pojedyncze chrupki wybiera. A ta po kilka naraz. No, najadłem się. No, prawie 10 minut. Teraz co będziesz tam szukać pod łóżkiem? Kurze? No to co? Idziemy do Maćka? Chodź. Chodź, idziemy, Kicia, do Maćka. Tak? No, chodź. Co się kaczysz na mnie? Aha. Tylko nie może na łóżko i wskoczysz. Idź do Romka spać. No aż ci się odbija teraz. Nic nie popijesz? Co? Nie popiję nic? Musi zlustrować. Jeszcze nie była. Jeszcze za szafą ci nie było. Ciekawska. Szuka spania.
Pluszakami się musi przywitać. No, to nie było. Na parapet. I gdzie jeszcze? Na szafę może. Z liskiem się musi przywitać. Brzuszek się zaokrągli trochę. A ty co? Nie na dwór, tylko się za zwiedzanie bierzesz? No proszę. Się czuję jak u siebie. Idę teraz zwiedzać. Bardzo ciekawe. Nie pływamy sobą, jak wszędzie nie zajrzała. Jurek nie chce, żebyś tam wchodziła. No. I po innych pokojach.
Muszę ją wyjmować. Ja w ogóle prowadzi kąta. Będzie do rana chodzić, zwiedzać wszystkie kąty. Muszę iść spać. Do 11. No. I dopiero życie zaczyna się nocne, a ja idę spać. No, idziemy. Jest tak, jeżeli pozwoli, to dopiero będzie się działo. Czy widzisz? Ty tutaj, a ona urzęduje u ciebie. Maciek ma wycieraczce, a ta tu. Teraz się będę mywał. Maciek śpi, tam urzęduje. No dobra, ja idę spać. Jutro muszę wstać.